Hej, z tej strony Eleven, a to jest Don't Starve Together. Razem z Wiśnią. Hej! Nie myślę, że nowa seria i w ogóle Isaac musi być. Tak, więc postanowiliśmy się pobawić Don't Starve'em, ponieważ nagrywałem kiedyś serię z Don't Starve'a, która miała dokładnie 3 czy 2 odcinki. Nie jestem pewien, wiem, że 4 albo 3 nie wrzuciłem już, ponieważ nim zginąłem. Bo lamię w tę grę, strasznie, masakrycznie, więc jako, że ja lamię, Wiśnia też lami, postanowiliśmy polamić razem, bo to nam chyba lepiej wychodzi, bo trochę próbowaliśmy ostatnio, więc mamy dzień drugi, ponieważ serwer jest skopany i zanim cokolwiek ogarnęliśmy, to był dzień drugi, więc musimy się pospieszyć, żeby cokolwiek zrobić. Tutaj jest zielone, no to w sumie co jeszcze można powiedzieć, kurde, bo ludzie, to może być długa seria, więc doszliśmy do wniosku, że będziemy sobie dzielili te odcinki, że jeden odcinek będzie u mnie, jeden odcinek będzie u Elevena i tak na zmianę, nie? No, i tak jak mówię, gramy na modyfikacjach tylko takich, że mamy nowe postacie. Ja mam Foxiego, obviously Wiśnia ma Isaaca i te postacie też mają jakieś tam specjalne swoje właściwości, czyli na przykład jeżeli mi sanity schodzi poniżej 25 albo 30 z tego co pamiętam, zamieniam się tam w Wizard Foxiego i mam jakieś mocniejsze statystyki. Podczas ciemności szybciej biegam, takie niewielkie zmiany, ale też nie jest tak, żeby postacie były jakieś overpowered, nie? Też są jakieś minusy ich. Ja mam chyba tak, że jak ktoś ma niskie sanity, to zaczynam biegać szybciej. No to dobrze. Ja tu pozbierałem kilka rzeczy. Dobrze wam idzie. W ogóle pierwszy raz widzę te drzewa. Examine twiggy tree. It's dobrze, all sticky. Jest jakieś klejące. Ej, spróbujmy zbić to drzewo, jeżeli znajdziemy jakieś... O nie, żabcia. Nie, na razie nie chcę. Spróbujmy znaleźć... Musimy się szybko tutaj ogarnąć trochę, bo... Ze złotem, kurde, może o, być problem. Czekaj, mam flint, że będzie można już coś zrobić. Okej, tylko mi mogę zrobić siekierę. To ja idę już zbijać drzewo. Ja właśnie sobie zrobiłem. Tylko musimy cię znaleźć, bo znowu cię nie widzę na mapie. Koło tego jeziorka. No dobra. Spróbuję zbić to drzewo, zobaczyć co to jest, bo tego nie widziałem jeszcze. Kurde, myślę, że mnie żaba będzie atakować, ale pamiętam, że one są jakoś w poszczególne dni, czyli jakoś tak. Ej, to drzewo daje jakiś twiggy tree cone? One dają te patyki. Nie dają patyków, one dają coś kleistego, a patyki też. Też. I jeden pnia. To jeden pnia to jest strasznie słabo. Zaraz co mogę z tego zrobić, bo mam tutaj jakieś... Nie no, patyki się bardzo przydadzą. Bardzo, bardzo. Mogę już zrobić parasolkę. Fajnie, że cały czas twórcy rozwijają tą grę. Kurde, wchodzi się do menu właśnie i tam już za niedługo będzie kolejna jakaś tam beta, jakiejś nowszej wersji. Tak, to jest bardzo fajne. Sanity mi spada podczas dnia, więc muszę sobie szybko zrobić jakiś wianek właśnie. Chwila, gdzie jest wianek. Też parasolka mi pomaga, więc będę wyglądał... kiot? O nie. Także no, podczas czekaj, nocy mi się najlepiej. Podczas nocy mi się najlepiej sanity regeneruje, więc. W sumie to gdzie idziemy? Na dół czy na górę? Ta morda Isaaca. Nie wiem, chodź na górę, tu jest ścieżka. Czekaj, wezmę tylko trochę żarcia, bo tutaj mam. Spróbujmy na górę iść. No mnie już żarcie troszeczkę dojeżdża. Dobra, lecimy. Żeby to nie było tak jak przy naszych testach. Aby było różnie. Tam są te złe kwiatki, to ich nie chcemy. Tam są pajączki. No ja teraz jak jest ciemniej, patrzcie jak zasuwam. Wiśnia nie ma szans. Ja zasuwam hardo. Sanity. No. Żeby tak nie, ja w ciemności szybciej zasuwam. Jak mam mniejsze sanity, to mam mocniejsze obrażenia. Dobra, ty zbieraj. O, jest zielone. O, to się przyda? O tak gra, rób mi tak gro. Co? Wait, what? Ej, zgubiliśmy się, chodź tutaj. Wiem, czekaj, bo tu znalazłem kupę żarcia jakichś tych marchewków. Tak, celowo mówię marchewków, spokojnie. Mam marchewek sporo i tych, to są w końcu berries, to są jagody? Nie, to nie są jagody, to są... Jak zaraz się nie pojawi, to zadzwonię na policję. Dobra, już jest. Police, get on the ground. No. O, świnie. No właśnie, ja lubię świnki. Dobrze, że już je odkryliśmy. Będę miał co niszczyć. O nie. Gaszą światła, zaraz będzie...
Ciemno! Nie. Dobra, przede wszystkim, jedzenia mamy dużo, ale nie mamy żadnej miejscówki, żeby się osiedlić. Znów. Czyli to musimy znaleźć bawoły. I złoto. Gówno to podstawa tej gry. I umówmy się, że ja tutaj będę shitmaster, okej? Czekaj, Eleven, czekaj, chodź tutaj do... tu do mnie. I o, nice. Dobra, no to tak chwilowo. Na jedną noc będzie akurat okej. O nie. Ale pamiętaj, Eleven, jeżeli nie będę pojawiał się na noc, to dzwon na policję. To jest takie, jeśli na mnie wrócę za 5 minut. Czekaj dłużej. Znowu muszę się przyzwyczaić do tego cholernego pada. Ja nie gram na padzie, granie w Don't Starve na padzie się mija z celem. Mimo, że troszeczkę klawiatura klikać, bo mam mechaniczną i tak, to jest troszeczkę ból. Znaczy, fajna jest, ja nie powiem, że nie, ale klika na tych filmach. Clickbait? No nie do końca. Stosuję ich mniej niż ty, cioto. Oj tam. Przerwam, oddaj Zaka, więcej ej Zaka, clickbait. Add fuel, czyli to może tutaj dodawać tego. Ej, odejdź łaskawie od ogniska na chwilę, bo sobie też chciałem to. Ile mam? 190, to chyba jest 200, teraz jest full, dobra. I to też... Spoko. Dałem ci moje jagody. Dobra, to masz, bo już sobie trochę usmażyłem. A okej, no to też mam 5, dobra, okej, good. Kurde, tam na górę to trochę kiepawo iść. Kiepawo, ale chodźmy już w jedną stronę. Bo tak to będziemy mogli potem wracać. Ale ścieżką. A, dobra, szybciej. Dobra, okej, okay. Sensowna uwaga. Bo raczej w tym miejscu nie chcemy się osiedlić. No właśnie. Maski. Ta ścieżka tutaj też nie jest za szybka, mimo wszystko. Ciekawe, czy pochodzi z Japonii. Co? Oni mają fetyszy do macków. O nie, ten takle. Najgorzej. A ty skąd ty o tym wiesz? Nic nie wiem, nie masz żadnych dowodów. Wiśnia. Dobra. Nie, dobra. Ty, okej, tu mogą być bawoły. Jest i już widzę pierwszego i widzę gówno. Jest gówno, ja zbieram. Dobra, to jest... Moje gówno. Żarcie trochę na przetrwanie. Zwęszyłem stolec. Aj, słyszę. Ale to jest jeden babu? Kurwa, tylko jeden jest. Słabo. Kurde, no. Dobra, to idziemy dalej niestety. Wiesz co, mogą się rozmnożyć, ale sam ze sobą to chyba raczej chyba nie da rady. No, troszkę słabo. Trzeba znaleźć więcej tego. Shit. Coś mi się wydaje, że tutaj raczej zielonego nie będzie. Tak. Ulala, to byśmy się musieli wrócić i iść zupełnie w inną stronę. No, kiepsko. Kurde, w ogóle... nie siadło nam znowu. A, dobra, zobaczymy. To trzeba poszukać, tak? Generowanie terenu jest losowe, więc... Nie zawsze się ma wszystko. Dobra, to przynajmniej pochodźmy, może jakieś złoty znajdziemy. A nie, utknąłem. Widzisz, że takie fuck the police? Nie, nie chcę, nie chcę na razie. Sorry, ale nie. Także ja będę musiał sobie chyba do następnego odcinka włączyć laptopa obok i sprawdzać crafting co chwilę, bo tak jak mówię, my to ogrywaliśmy, ale craftingu nie pamiętam totalnie, nie pamiętam z czego się robi rzeczy typu kociołek, lodówka, robiłem je niedawno, ale dalej nie pamiętam, więc... Więc ja sobie odłączę laptopa, żeby już tutaj nie mącić na filmie jakoś bardzo z programem. Będzie wszystko git. Będzie wszystko git. Jeszcze jest kwestia taka, że na Don't Starve Together troszeczkę się różni od normalnego Don't Starve'a minimalnie jakimiś aspektami. Głównie różni się tym, że na przykład nie będziemy mieli jaskiń, ponieważ chcieliśmy je dodać. Tylko, że gra ostrzegała, że dodaje osobny świat, że ciągnie serwer dwa światy naraz. Więc jako, że ja to utrzymuję, to jest troszeczkę ała, bo nie zdążyłem wejść do gry, jak już serwer się załączył. I już mi program pokazywał, że jest zbyt duże zużycie z CPU, więc... Więc nie będzie pełnej zawartości. Procesor obciążony i nie chciałem, żeby po prostu wszystko się cięło, żeby wszystko było ładnie, więc... Dobra, dobrze, idziemy, idziemy wzdłuż tego, cały czas. Dobra, też idziemy. O! Było przez chwilę to... niebezpiecznie. To było...
No to było takie... Szczęście wiśni, o! A ty, ale wiśnia ostatnio coś w Isaacu, tak nie ma szczęścia. Pa! Tak, nie. Szczęście mnie opuszcza, ale natomiast ludzie przychodzą. Dobrze, niech teraz się szczęście nie opuszcza, wykorzysta je do znalezienia bawołów. Tak. Mamy jedno gówno, potrzebujemy troszeczkę więcej. Szkoda, że tych bawołów nie da się transportować. Z tego drzewa się teraz coś dało zrobić, nie? Ale chodź, mogę je zbić? Czekaj. Nie mamy czasu. Dostanę w pierdziel za to. Ja nie wiem jak to działa, dostanę chyba w pierdziel. Nie, tylko patrzę, nie? Jak ciebie zaatakuje. No nie, już zbija już tego, dobra. Mam dwa living log. Morning wood? Nieważne. Nieśmieszne. Jest, widzę trawę! Widzę trawę! Bawoły! Widzę drugie bawoł! Drugi, trzeci! Osiedlamy się tu. Mamy miejsce. Dobra. Teraz musimy. Ja zbieram gówna. Tylko w tym jestem dobry w tej grze. Tylko co my jeszcze musimy zrobić? Generalnie musimy znaleźć jakieś złoża, alchemy engine zrobić i tak dalej. Więc tutaj się osiedlamy, tak myślę, zaraz obok tego, tu w tym miejscu. Tu na dole czy u góry? Tu gdzie stoję. Złoża są też blisko nas. Jesteśmy blisko spawnu praktycznie. Jak tak patrzę na mapie. Sadzawka jest niedaleko, więc będzie można tam łowić. Dobra, okej. Okay. To jest chyba dobre miejsce. Trzeba tylko oczyścić ten teren i będzie spoko. Tak, spoko. To ja zaraz zrobię. Idę z. Aha, nie mamy. Masz na kilof? Ale co? Flinta już nie mam. Aha, no to postój tam chwilę, ja spróbuję zdobyć flint. Bo tutaj jest kamienny teren. Spokojnie. Mam czego na pochodnie? Mam. Spokojnie. Dobrze. Trochę flintu mam, pozbieram kilka kamieni, żeby zrobić już takie stałe ognisko. Bo jak coś to 997. Co ty z tym masz? O, nie mam miejsca, no to jak źle. Zjem sobie to wszystko. Trochę zmarnowałem, ale nieważne. Ej, ale faktycznie bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne. Dobra, to wezmę sobie w łapę i przeżyję, przeniosę tam. Dużo wszystkiego. Brzmi jak jakiś naprawdę bardzo fajny plan. No. Fajnie się zrobiło i jest zaraz koło spawnu, więc... Niestety musieliśmy trochę połazić, żeby to znaleźć. Ale pozbieraliśmy rzeczy, no stary, w Don't Starve nie da się grać tak, że wchodzisz, masz wszystko od razu, nie? Okej, ładnie powycinałeś. Ja tutaj na chwilę to wyrzucę, zrobię już ognisko. O, to już masz! A nie, kamienne muszę zrobić, tak, mam. Mówiłem, że tutaj rudy są zaraz obok, nie, więc... Bo jest dobrze. Kamienia, nie? Tu jeszcze jest kamień, tego szybko, na szybko zbiję, więc easy. Dobra, to ja sobie zrobię pochodnie w razie czego. Dam sobie tak, żeby w razie czego od razu ją łapać. O nie, nitr. Wiśnia nawet się nie masz. Spoko, nie podpalę wszystkiego. Bottomless speed można zrobić? Szybko, szybko. Dobra, rób. Czekaj. Odejdź na chwilę, bo nie mam gdzie tego postawić. Ale tutaj w rogu. Czemu nie mogę tego postawić? Tu. Ej, nie mogę tego postawić. O, mogę. Dobra. No. Schowaj pochodnie, nie marnuj. I jest tacy. Dobra. To rób mi łopatę. Nie, rób tą maszynę. Łopatę? Dobra, science machine, a muszę zebrać złoto. Teraz mogę, standardowo zajmować się jedzeniem. Ale mi się język plącze. Spoko, mi też się plącze. Wiesz co, czekaj, wyrzucę sobie te kilka rzeczy, bo mam za dużo. Nasionka ty zbierasz, to masz już, tak, żeby wiesz, je uzbierać. A, no. Czekaj, ja nie mam przecież... Debilem jestem, nie mam pochodni. Co ja robię? Jep. Okej, już jest dzień. Dobra, nie masz jak za bardzo zrobić się łopaty, nie? Mogę, tylko idę po flint. Tutaj zaraz jest cały biom ten kamienny, więc flintu będzie w opór.
Dobra, jest lód, są kamienie, więc wow, jest good. Naprawdę mamy nieźle. No. Daj mi łopatę, to idę robić swoje już. Czekaj, będę musiał wrócić do tej maszyny i ją zrobić, ale potrzebuję kamienia najpierw. Won't be is for... Dobra, jest naprawdę spoko. No. A, blablablablablablam. Blab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 l
Zbiję sobie jeszcze to i pójdę zrobić maszynę i już będziemy praktycznie... Start mamy zajebisty, tylko kwestia jest taka, że przypominam, my lamimy. Jeszcze wiele może się spartaczyć. Uda się nam. Tak, tak jak mówiliśmy, że przychodzi przecież zimą ten boss, co wszystko rozwala. Nie mam o nim żadnego pojęcia poza tym, że istnieje. Też więc nie. To mnie przeraża. Musimy się nauczyć jeszcze ten, robić te ciuchy. Tak. Build Science Machine. A w lato się ponoć wszystko pali. Tak o, jak... pięknie. Endothermic Fire. This fire is from opposite day. Mnie zastanawia, jak to działa. Musimy tego popróbować. Tutaj można zrobić... Tu można zrobić dwa ogniska. Czekaj, zrobić tą łopatę już, ci dam flinta ale, zaraz. Dobra, jak chciałem mieć, wiesz, sam zrobić, żeby też mieć aha. Ten. A, da się na połowę wziąć? Czekaj. Da się połowę, masz. Zrobimy sobie kill off jeszcze przy okazji. Okej, okay, a? A, dobra, wystarczająco, no to robimy kill off. Robimy sobie łopatę. Łopatę. I zrobię skrzynkę, bo zaczyna nam miejsca brakować. A chestera nie znaleźliśmy jeszcze. To masz jeszcze tutaj drzewo, w takim wypadku. O, o, drewno mi się przyda, świetnie. Science, gdzie to było? Wybaczcie, jeżeli będę się gubił w craftingu tutaj, ale tak jak mówię. Ja tę grę staram się ogarniać, trzeba z desek na pewno się robi, to wiem. Dobra, to przede wszystkim idę ten. Zająć się pozyskiwaniem żywności. Ktoś musi żywić. Okej, okay, ty się zajmij tym, ja będę tutaj robił. O, mogę farmę zrobić pierwszą. Robię! Od razu robię! Te sadzonki tutaj to ty posadziłeś? Cokolwiek to jest? Tak, 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 to są na te patyki. To troszkę dłużej rośnie, bo nie mamy tych normalnych. Musimy a, okay. Troszkę inaczej kombinować. Dobra, i tym razem pamiętajmy, żeby zrobić coś na ten, jakiś piorunochron, bo... Bo ja jak grałem sobie sam, to mnie kilka razy zmiażdżyło, nie wiem, gdzie tą farmę robić, bo nam jest dość spora chyba. Może damy tutaj. Powykupuję to zaraz. Nasionka to ty tutaj masz, ale jedno jest, już zasadzę. Dobrze, że pamiętasz, ej, gdzie były te krzaczki, no. Jest zajebisty start. Naprawdę. Mega. W razie czego science... mamy tutaj gdzie łowić jeszcze ryby. Tak. Może tutaj no. Na faktycznie będzie długa seria. A nie skończy się na dwóch. Tak, o ile przeżyjemy, to będzie długa. Struktury, nie. Refine, mamy deski, ale to było... Survival, też nie jestem pewien, gdzie była skrzynka. Kurczę, to jest... Że tu nie ma wyszukiwania tych craftingów. A jest może? Chest? Nie. Pszczółkę znalazłem. O nie, znalazłem. Może złapię te deski. Było coś. Co? Ten stolik z tą różą, który chodzi w nocy do ciebie. Pokażę ci to. Okej, okay, zaraz tam do siebie podejdę. A czy nie, może teraz. Potem. To jakieś znaki są? Tego chyba przed tym nie było, albo mi się wydaje. Cały dzień szukam w craftingu skrzynki. Wow. No nieźle, Eleven. Ekscytujący gameplay u strony Elevena. Tak, u mnie zawsze są ekscytujące rzeczy, stary. Pom. Okej. Okay. Tu jest skrzynka. Gdzie będzie zwykła? Cobblestones. Wood wall. Jest skrzynka! Jak ja jestem kurwa ślepy. Czyli więcej jedzenia było tam u samej góry. Dobra. Nieco na policję, już wracam. Nie łopatę sobie zostawiam. Nitr zostawiam. Tutaj to. To też mi się chwilowo nie... Nie, patyczki sobie zostawię, gówno wsadzę tutaj. Living clone. Ej, gówno jest naprawdę dobre, weź.
Ale jak już wyleciało, to ja bym już z powrotem nie. Co? No ale... powiedziałeś, żebym sobie wsadzał teraz ten gówno. Wiśnia! Dobra, wezmę tutaj, dodam ognia. Powykopuję sobie te drzewka. I chyba na tym będziemy u mnie odcinek kończyć, nie? Możemy jeszcze tak oczyścić. No. Właśnie tutaj czyszczę, żeby był jakiś fajny teren. Tu na dół będziemy robić te wszystkie... Kopalnie, raczej na kopalnie. Kopalnie rudy. Czerwone grzyby, to dla odważnych. Wiesz. Jeden krzaczek, drugi krzaczek. You know. Trzeba krzaczki tych... berries. Nie pamiętam na to słowa, jakie było. Poziomki. Sprawdzimy na następny odcinek, okej? Sprawdzimy. Dobra. Okej, teren oczyszczony. Przepraszam, że trochę tak krzywo, ale napadzi trochę tak ciężko wyrównać. Ale czemu je tutaj posadziłeś na ścieżce? A tu u mnie. On miał być bliżej tam. O nie! Serio, to się tak rozwala? Uśwa, stary! Dobra, zostawiamy to chwilowo, bo musimy to nawodnić jakimś gównem, nawieść jakimś gównem. Tutaj, ewentualnie. Na samym dole by się zrobił taką ten, szaczku ten. Ale no, na ścieżce to jest tak nieestetycznie. A chcieliśmy, ja to chciałem zrobić takie kompaktowe, żeby było obok siebie wszystko, nie? A dobra, no to ci następnym razem pozbieram. Dobra, ogarniemy to jeszcze. To tyle z naszej strony ten odcinek. Następny odcinek będzie u Wiśni. I tak jak mówimy, raz będzie odcinek tutaj, raz u niego. Także to tyle. Seria byłaby za długa. No, także to tyle. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Na razie, ludziska. Ile żresz, kurwo?